Nie no, tak szczerze, ja wam, no jedyną rzecz, co wam powiem, o której rozmawialiśmy, to on tak w sumie powiedział na koniec, mówi, ja to tam nie będę o tym w internecie mówił, ty jak chcesz to wiesz, to możesz, to jak sobie tam uważasz, tylko jedną rzecz, którą bym ten, jak już chcesz coś mówić, no to mów prawdę, nie? A ja mówię, nie no wiesz, tu, bo my tam różne takie, różne tematy były poruszane, więc no tak, kurde, no nie wiem, ale powiem wam, że taki trochę inny punkt widzenia nabrałem i niektóre rzeczy zrozumiałem. I to nie jest tak, że wiesz czegoś nie. Poczekajcie, muszę się zastanowić. Chcę ten item, proszę. Rejk przesyła 10 zł. Szpaku prywatnie, git pozdro serkito i życzę dużo zdrówka, bo dużo palisz. Dziękuję. To jest coś takiego, ja zresztą o tym wspomniałem, nie? Jak tam już tam któryś temat był, że bardzo często jest coś takiego, że zobacz, to jest kurwa, to jest trochę jak z okiem. Ja wam wytłumaczę, co chodzi. Jak macie oko, w sumie oko troszkę inaczej wygląda. Oko wygląda mniej więcej tak. I to co widzisz z oka, to jest mniej więcej tyle. Czy może ta kreska? Tyle widzisz, nie? To jest to, co widzisz z oka. A całej reszty oka nie widzisz. I ja o tym. Ja w sumie. To jest jedyna rzecz, co mam. Właśnie. Jak już tam rozmawiałeś, mówię, ty kurde, ale ten. Że w ogóle. Że totalnie inny ten. Totalny inny odbiór jest tego, nie? Ja mówię, ty. Właśnie, że łapie się często na to, że czasami ci się wydaje, że masz na przykład 20% zobrazowane jakiejś sytuacji, a potem się okazuje, że tam jest, że to jest bardzo duży. Tak to chyba po mefedronie wygląda? No nie, ale oko ogólnie jest takie, ono trochę jak jajko wygląda. I tutaj to, co widzisz, to jest bardzo malutka część oka, że tak powiem. No, i tyle. Tak sobie porozmawialiśmy o różnych rzeczach tam, bardziej prywatnych, mniej prywatnych, bardziej światopoglądowych, mniej światopoglądowych i pojechałem. Nic no, więcej już nic nie mówię. Znaczy nie no, z tą płytą to. Patrzcie, jest ogólnie taka. Jest ogólnie. Internet jest skurwiały pod tym względem, że zobaczcie jedną rzecz. Czasami niektóre rzeczy dochodzą do ciebie tam z opóźnieniem, albo inaczej ci się wydaje, albo nie wiem, ktoś ci potem coś powie na ten temat. Była taka sytuacja z 2 lata temu z Kubańczykiem. Wszedł Kubańczyk na galę i Kubańczyk miał długie włosy. I tak, ja nie wiem, ja tak zawsze sceptycznie, kurde, podchodzę. Mi się to bardzo z taką kulturą. No, z kim wam się kojarzy? No, z metalami się kojarzą długie włosy, nie? Nie wiem, ja nie lubię. No, ja powiedziałem, kurwa, wygląda jak sierota w tych włosach. Nie, sorry, inaczej powiedziałem, kurwa, źle powiedziałem. Powiedziałem, kurwa, wygląda jakby wyszedł z domu dziecka. Twój stary jebie PS przesyła 5 zł. Siema, pozdrawia mi zajeb Smiglorafonix. I chyba z Rafałem wtedy oglądałem tą galę, bo to na gali było, jak się z Boxdelem bił. I mówi Rafał, ty kurwa, coś tam, że chujowa, ale ja to pominąłem. Coś mi w głowie kurwa przeskoczyło. Chciałem powiedzieć, że wygląda jak sierota, tylko nie sierota pod względem takim, że ktoś jest wybrakowany z rodziców, czy w domu dziecka mieszkał. Tylko no tak się po prostu, wiesz, sierota się po prostu mówi na takiego, na kogoś nieudolnego. Wiecie o co chodzi, nie? Ale z ciebie sierota.
No, coś takiego. Ale ja totalnie na to nie zwróciłem uwagi, bo dalej coś oglądaliśmy. Temat nie był poruszany. I na następny dzień mówi Kubańczyk, że... Mówi tam, chyba na Instastory to było. Mówi, no, że kurwa nie spodobało mu się to, że on tam... Że on tam ma takie inne zasady i że... że mu się to mega nie spodobało i że mam liścia za to. No, ja zobaczywszy to mówię, kurde, rzeczywiście to nie było kurwa fortunne, no. Jak ktoś chce mieć do mnie jakąś spinę, to niech ma do mnie spinę za to, co rzeczywiście myślę, a nie, że wiesz, ktoś coś źle zinterpretuje albo ja źle coś powiem. Więc ja to wtedy powiedziałem na tym. Ja to wtedy chyba powiedziałem na Instastory, powiedziałem, że rzeczywiście, że to nie był taki zamysł. No i jeśli poczuł się jakoś urażony, to ja go przepraszam. No i wtedy wszystkie osoby dookoła, no tutaj internetu, tak? To było, a kurwa, coś tam, obsrałeś liścia, teraz przepraszasz, ha, 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 beka z ciebie, xd, xd. No bo takie jest zawsze podejście. Z drugiej strony, jak coś zrobisz złego i nie przeprosisz, to jest, o kurwa, nawet nie potrafi przeprosić. Więc za każdym razem, nieważne, czy powiesz, kurwa, sorry, to nie było w porządku. Tracisz, bo przyjdą jedni, więc jak ktoś chce się przyjebać, to i tak się przyjebie. A jak, nieważne, czy to zrobisz, czy nie zrobisz, i tak się ktoś przyjebie. No, tak działa internet. No. Ja dosłownie, tak jak ja to powiedziałam u Wojtka, nie, ogólnie z tą płytą, że tak, no, nie wiem, nie wydawało mi się to jakoś tak zbytnio personalnie. I pamiętam, że jak ja wrzuciłem te story, tam chyba było 7 story pod rząd, bo najpierw ten żart był, że coś mi trzeszczy w samochodzie, że ha, ha, hi, hi, he, he, potem była ta płyta, to napisał Graczul na konfie, mówi, no, że w sumie, że śmieszna odbitka, ale to rzucanie płytą, kurwa, było niepotrzebne, bo raperzy często właśnie płyty, które nagrywają, to bardzo często jest coś, jakimś etapie z ich życia, to jest jakaś część ich, że oni emocjonalnie do tego podchodzą, no i że za to, kurwa, za to by się nie zdziwił, jakby się rzeczywiście wkurwił, nie? Bo żart żartem, ale kurwa, to rzucenie płytą było taki... I tak sobie przemyślałem, mówię, no kurwa, może faktycznie ma rację, nie? Ale mówię, no dobra, już chuj pod tym względem, że wiesz, jak wyjdziesz na następny dzień i powiesz, o, przepraszam, nie chciałem rzucić coś tam, no to wiadomo, ludzie powiedzą, a, przestraszyłeś się, że ktoś do ciebie przyjedzie, więc mówię, dobra, chuj, no...